czy on ma inną kobietę. Oczywiście mężczyźni jako widzowie odwracają sobie pytanie, czy ona ma innego mężczyznę. Czyli czy osoba ukochana ma kogoś już nowego. Kochani, witam Was wszystkich na wróżbie z kart cygańskich i kart Lenormanda. Dzisiaj mam dwie grupy dla Was do wyboru oczywiście. Lub możecie sobie całą wróżbę również oglądnąć, ponieważ są dwie różne talie kart i może się coś również dopowiedzieć, tak? Z każdej talii może wyjść jakiś szczegół z osobna, jeśli grupy są podobne. Natomiast jeśli lubicie bardziej karty cygańskie, to wybierzcie grupę numer 1 z tym serduszkiem różowym porcelanowym. Jeśli lubicie bardziej karty Lenormanda, to wybierzcie grupę numer 2 z kamieniem serduszka czerwonym. Zastanówcie się, ja Was witam oczywiście serdecznie, dziękuję za Waszą obecność jak zwykle. Zapraszam do częstego, codziennego komentowania. Zostawcie po prostu jakiś smajlik, jakieś słowo, jakieś zdanie, swoją opinię, feedback. Proszę Was, piszcie, piszcie, piszcie. To bardzo ważne dla mnie, ponieważ nie chcę stracić motywacji, inspiracji, jeśli nie będę widziała Waszej obecności, Waszej wymiany energii ze mną. Oczywiście lajkujcie z kciuczkiem w górę, subskrybujcie, jeśli znaleźliście dopiero ten kanał, jeśli zasubskrybujecie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, nie ominiecie już żadnej premierki mojego filmu z wróżbami. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, piszcie e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną, ja Wam odeślę oczywiście warunki takich wróżb. Zapraszam. Kochani, dzisiaj zobaczymy, czy ta osoba, jeśli milczy, jeśli macie jakiś kryzys, jeśli odeszła, jeśli nie spotykacie się, czy ma innego, czy inną, tak, już partnerkę, partnera. Więc zabieramy się do wróżby. Grupa pierwsza, czyli serduszko różowe. I karty cygańskie. Zazdrość. Sprzeczki. Jakaś drażniąca sytuacja o pieniądze. Chodzi o jakieś sprawy finansowe, o jakieś wydatki być może. Odwiedziny. Dziecko. Rozmyślania i oficer. Czyli kochani, być może jeśli pytamy, czy osoba ta, Twoja ukochana, poznała innego partnera, inną partnerkę, to tutaj jest scena jakiejś zazdrości. Myślę, że jest to zazdrość o Was. Są to jakieś również, ma ta osoba, być może dlatego milczy, jakieś tutaj problemy, być może finansowe, czy kłótnie, sprzeczki finansowe z, być może z byłą partnerką, ex i tak dalej, czy w rodzinie jakiejś. Jest jakieś tutaj odwiedziny. Odwiedziny i dziecko, albo odwiedziny dziecka, jeśli ta osoba, nie wiem, ten mężczyzna, ta kobieta mają dziecko, to odwiedziny dziecka, albo odwiedziny kogoś, rzeczywiście jakiejś nowej osoby, nowej partnerki. I nowy początek. Nowy początek i rozmyślania właśnie o tym nowym początku. Walka o nowy początek. Zawalczenie o coś nowego. Także tutaj rzeczywiście może ktoś nowy, jego, czy no wiem, nowy, czy jakaś osoba, którą on już zna, przypuśćmy, jego odwiedzić. Bo są odwiedziny. Są też jakieś sceny zazdrości, czyli, nie wiem, po prostu są sceny zazdrości i sceny, nie wiem, jakichś problemów finansowych, które mu zabierają również czas. Ale niemniej jednak są jakieś odwiedziny, albo dziecka, albo jakiejś nowej rzeczywiście osoby. Nie musi być to nowo poznana osoba, może być to ktoś, nie wiem, zaprzyjaźniony, z którym
którą to osobą może tutaj rzeczywiście być jakiś nowy początek. Przypuśćmy relacji, tak? Nawet jak, jakaś stara, nie wiem, przyjaciółka, czy stara jakaś znajoma, czy jakaś osoba nowo poznana w internecie, czy gdzieś tutaj odwiedza Twoją osobę ukochaną, to może wyjść tutaj nowy początek z tej znajomości. I on właśnie nad tym tu rozmyśla i też walczy, widzę, o to rzeczywiście, żeby poznać kogoś nowego. Bo jest oficer, czyli walka o coś nowego, dziecko, no coś nowego. Także tutaj są bardzo poważne, widzę, głębokie rozmyślania na ten temat rzeczywiście. I być może tu się coś zaczyna nowego, jest jakiś zalążek powiedzmy. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała serduszko czerwony, kamień. I zobaczymy, co dla grupy drugiej. Dziecko. Tutaj podglądanie, obserwacja, rozmyślanie, żmija, ciemne chmury, bociany, stabilność. Czy Twoja osoba ukochana ma inną partnerkę? Tutaj jest jakaś inna konkurentka, rywalka, osoba w jego wieku, być może jakaś kobieta o ciemnych włosach lub jego ex, która chce może wrócić, która chce go z powrotem. Tutaj jest jakiś nowy początek, obserwacja właśnie jakiejś kobiety, czy tutaj coś może się z tego wykluć. Obserwacja, czy będzie tutaj coś nowego, czy się tak wyłoni coś nowego, czyli analizowanie, obserwowanie. Na razie jest jeszcze to niejasne, czy się z tego coś konkretnego, stabilnego wykluje, ale jest dobry postęp. Czyli tutaj on jest, myśli, że sprawy rozwiną się jeszcze w dobrym kierunku i pozytywnie w stronę stabilnej relacji. Także tutaj chciałby, żeby to się rozwinęło, żeby poszli w jakąś jedną konkretną drogę. Natomiast teraz jest jeszcze niewiadoma, na rozdrożu, ale tutaj chciałby on, żeby to się rozwinęło w stronę stabilnej, tak jak mówię, relacji. Także jest tu rywalka, konkurentka, kobieta, być może o ciężkim charakterze, jakaś zajadliwa, która o niego walczy być może. I nowy początek. Także tutaj jest rzeczywiście karta kobiety. Ale jeszcze zagmatwane jest to niejasne, tak jak mówię. Czy będą razem, czy nie. Pomimo, że tu karty już znamionują dobry postęp sprawy. I rozwój stabilizacji w tej relacji. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. I zapraszam na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.